Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku Stwierdzy i mam wrażenie, że ostatnim, jeśli chodzi o pierwszą część. No i dzisiaj co? Przemy do przodu. Ostatnio rozwaliliśmy mu wejście, przekopaliśmy się trochę, straciliśmy masę włóczników. No a teraz trzeba mieć plan na to, by dotrzeć dalej. Niestety nie będzie to proste. Spędziłem tutaj masę czasu na tym, żeby w jakiś sposób dojść do tego, jak przedostać się dalej. No i mam wrażenie, że wymyśliłem, ale czy nam się to uda za pierwszym razem bez wczytywania? Nie sądzę, bo to jest dość ciężkie i takie tricky, jak to mówią. W każdym razie mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę i komentarz również pod tym, dlatego że, kurde, też spędziłem przy okazji dużo czasu na tym, żeby rozkminić, jak to wszystko ogarnąć. Dlatego lecimy, słuchajcie. Nikt nie zajmuje tutaj stanowiska obrężniczego. Wszystko to zwolnijcie. I was, koledzy. A co was tyle? Dziewięciu. No dobra, niech będzie dziewięciu. I teraz tak, trzeba by było wyskautować. Jaki zasięg ma, słuchajcie, ta balista. Aha. Dobra, tutaj już nie ścięga. Okej. Okay. Czyli przygotowaliśmy narzędzie. Was. Ja sobie tutaj pozwolę zapisać. Bo czasami jest tak, że jak rozstawimy trebusz, to on jest w zasięgu. Buduje sprzęt balisty. Więc trzeba na to mieć uwagę. Czy czasem na przykład nie za blisko postawiliśmy ten trebusz, prawda? Trebusz gotowy, sir. Nie strzela do nas, więc dobrze. Obliczyć tor lotu. Lecimy tam. A kolejną trójeczkę zapraszamy do tego, żeby zrobili ten trebusz obok, jeśli się oczywiście da. Oczywiście, że się nie da. Więc zrobimy sobie ten trebusz tutaj. I miejmy nadzieję, że też nie będzie w zasięgu. Inna sprawa jest taka, że dosyć dużo RNG jest w kwestii tego, by trafiać w jakiekolwiek wieże. Najpierw trzeba będzie wyeliminować tę pierwszą. Później dopiero tę drugą będą mogli jakoś obijać. Zobaczymy, no widzicie, teraz dwa kamienie w ogóle poleciały gdzieś. No, trzy kamienie poleciały gdzieś obok. To jest masakra, to jest straszne RNG. A my jeszcze musimy mieć trochę kamienia na to, by rozwalić te wieże. To nie jest takie proste. Okej, to rozwalone. Ale czy... No właśnie, tutaj mamy jeszcze niewiele tych kamieni. No, dajesz. No nie, no wszystko leci totalnie obok, nie? To jest masakra i to jest to RNG. To jest, no nie, no kurde, come on, no mnie macie w zasięgu, a wy strzelacie i połowę kamieni wystrzelali gdzieś w ogóle totalnie w dupę, za przeproszeniem. No nie, no to jest masakra jakaś. No kurde, gdzie to leci? To w ogóle nie obija tej wieży. Ja pierdzielę, ale pasztet. No nie wierzę, no po prostu potrzeba nie wierzę. Kamienia. W dupę się pocałujcie z tym kamieniem. Co za kurde France. Ale się zdenerwowałem. No po prostu jak kurde. Możemy pomóc? Tsiul. Buduję sprzęt oblężniczy. Co za gnojki. Buduję sprzęt oblężniczy. O Boże. Jeszcze jakby oni nie byli, jeszcze jakby to nie było w zasięgu, nie? Oho, no i tutaj jeszcze akurat, no, zrobimy co w naszej mocy. Tu już jestem w ich zasięgu. No nie, no to... I właśnie, kurde, i właśnie o tym mówiłem, że to jest takie triki, że to trzeba, kuźwa, wybudować ten trebusz w odpowiednim, kurde, miejscu. To po pierwsze, żeby nie być w zasięgu, ale żeby, kurde, jeszcze tymi kamieniami tam nawrzucać mu do gara. No co za łajzy. No i co? Strzela? No strzela, no oczywiście, że strzela. Trebusz gotowy, sir. Chociaż? Dobra, nie strzela. Okej, okay. To zapiszmy sobie, bo to jest maksymalnie... maksymalne miejsce, do którego mogę dojść, jeśli chodzi o rzucanie tymi kamieniami. Więc zniszczcie to, proszę, nie strzelajcie tym gdzieś tam, kurde, co za łajzy, obliczyć tor lotu. Głupie. Obliczyć tor lotu. Czy ja muszę za każdym razem im klikać, żeby oni... No, no, no i widzicie. I... Obliczyć tor lotu. Obliczyć tor lotu. Obliczyć tor lotu. I to jest... I to rozumiem. To tak. Trebusz gotowy, sir.
Nie. Kurde, mają zeza w ogóle jakoś w lewo, nie? Obliczyć tor lotu. No. Obliczyć tor lotu. Tak. Świetnie. No kurde, no podejście fantastyczne. I to mi się podoba. I tak macie właśnie rzucać. Co za łajzy. Zapisywanie. I za każdym razem trzeba ich w jakiś sposób, wiecie, tutaj nacelować. By dobrze celowali. Aha. Dacie radę tego obić? No świetnie. Trebusz gotowy, sir. Jestem z was po prostu zadowolony. Świetnie. Pięknie. No i jeszcze, proszę. Proszę, rozwalcie to. O, come on, jest. Obliczyć tor lotu. Potrzeba kamienia. To było, ała. Potrzeba kamienia. To było, ała. Dobra, rzućcie tutaj padlinkę. What? Potrzeba kamienia. Dobra, to ty rzuć padlinką tutaj, jak możesz. Tu padlinkę. Padlinkę. Świetnie, powinno ich załatwić. No i nie wiem, czy tutaj dolecimy. Bo to zawsze kuszników mniej, to lepiej, nie? Ach, no niestety. Potrzeba kamienia. Dobra, czyli tak, wyłazić. Trzeba coś zbudować. I się cofka. Przygotowaliśmy narzędzia. I teraz tak. Ciebie jeszcze potrzebowałbym w jakiś sposób wyeliminować. Mamy na jeden trebusz. Czy nam się to uda? I don't know. Dlatego zapiszmy. Pan Bóg nam dał sejwy po to, żeby zapisywać. Przegrupować się na stanowisko. Let's go. Tutaj na max speedzie, bo oczywiście nasze postacie nie potrzebują w żadnym sposób jeść. Ostatnio grałem w Knights and Merchants, więc tam akurat byśmy potrzebowali jedzenia. I tutaj też jest tak, że no, musimy stanąć w takim miejscu, by tamten typ o nas nie dosięgnął, więc spróbujmy tutaj. Na wysokości o tego tutaj. Dobra, nie widzi nas, ale czy damy radę go obić? To jest inna sprawa. Inkrość. Pięknie, jeden trafiony. Drugi trafiony, pięknie. No ładnie, jakbyście tak od samego początku pracowali. No, to nie do końca to. Okej. Trebusz gotowy, sir. 14. No stary. Nie zawiedź mnie. Czy wy to widzicie? Wiecie o tym, że on tego może nie rozwalić do końca? Obliczyć tor lotu. Jaki kurde zes! No i 4 szanse jeszcze masz. No nie. O, jest, dobrze. Co za fetor. Wystrzelcie tutaj. Coś. Obliczyć tor lotu. Może ktoś tutaj jeszcze ucierpi? Obliczyć tor lotu. Czy nie? Kurde, no niestety. No nic, dobra. To w takim razie was zapraszam, dlatego że oni jeszcze mi będą przydatni. Do czego zapytacie? Ano do tego, żeby... Zobaczcie, mamy jeszcze 100 złota, więc możemy oczywiście wykorzystać to do zrobienia tarczy. No i teraz pytanie. Jest następujące. Karan, opuszczam stanowisko na machinie. Opuszczam stanowisko na machinie oblężniczej. Czy lepiej iść tymi katapultami? Bo w zasadzie katapulty jeszcze mamy, nie? Pozycja tarczy. Tylko że katapulty. W sumie katapulty moglibyśmy wykorzystać. Do tego, żeby na przykład rozwalić te wieże, nie? Aha.
Czyli niektórzy mogliby pchać te katapulty faktycznie. Trzeba coś budować? Co ma dobra, to odejdźmy. Zajmuję raz, stanowisko na dwa. Katapulta przygotowana do miotania. Ja im i jeszcze was. Dobra. Na machinie obleżniczej. A reszta? Reszta robi tarcze. 17 tarcz. Plus te, ile? 4, które mamy? Sprzęt oblężniczy. Powinno wystarczyć do tego, by obronić naszą niewielką ilość puszników. Bo no, trzeba przyznać, ich jest bardzo, bardzo mało. Buduję sprzęt oblężniczy. 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 Wystarczy nam hajsu? Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Tak na styk bym powiedział. Buduję sprzęt. No jeszcze trzy tarcze moglibyśmy zrobić, nie? Okej, okay, i teraz tak. Tarcza przygotowana. Tarcze tutaj. Pozycja tarczy jest korygowana. Łucznicy tutaj. Łucznicy tutaj. Dobra. Jesteśmy gotowi. Panowie, złączcie się. Tak jest. A jeszcze mamy wieżę. A tu wieżę sobie wykorzystamy w tamtym dalszym etapie. Mój panie, was rozwiążmy. Okej. Okej, katapultę sobie odjedźmy tutaj bokiem. I teraz tak. Trzeba by było te psiury w jakiś sposób wyeliminować. Więc zróbmy sobie tak. Łucznicy w gotowości. A dokładniej. Będzie ci służył. A dokładniej tak. I to weźmy na jedyneczkę. Świetnie. 53, 27. Opuszczam stanowisko na machinie oblężniczej. Co mamy zbudować? Zajmuję stanowisko na machinie oblężniczej. Okej. Okay. Zapiszmy, bo to całkiem dużo czasu nam zajęło, żeby tworzyć te tarcze. I teraz potrzebowalibyśmy opcji na uwolnienie psów. Wiem, zdaję sobie sprawę, że mogą też podpalić. Okej. Okay. No halo! Co jest? Czemu mój... The fuck? Guys, no kurde, mieliście wilka pod sobą. Gdzie te wilki polazły? Nie wiem, ale się dowiem. Dobra, to następnego kłania potrzebuję. Dlaczego? Dlatego, że w środku mają jeszcze dodatkowe psy. Psy zdecydowanie nam będą nieprzydatne, a wręcz bym powiedział, że utrudniające rozgrywkę, bo nam później plecy by zrobiły i naszych kuszników, łuczników by obijały. Więc musimy tam wjechać. Tu są te... To są dwa... dwie klatki z... No kurde. Okej. Dobra, czyli klatek już nie ma. Tylko teraz potrzebowalibyśmy wleźć tymi naszymi wszystkimi jednostkami na ich wieżę. Czy to będzie proste? Średnio proste. No ale dobra. Zapisywanie. Spróbujmy. Spróbujmy podejść bliżej. Tutaj też będą zasieki, to będą jakieś sidła. Bardzo możliwe, że któryś z naszych łuczników, kuszników zginą, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Trzeba podejść wystarczająco blisko, bo tak, od prawej tutaj też są smolne rowy, więc też będzie problem. Jedyni łucznicy, którzy mogą nas teraz podpalić, no to ci... A, jeszcze, no jeszcze tutaj te dwie wieże. Czyli w sumie mamy trzy wieże, z których może nadejść podpalenie. 53, 27... Jest tu jeden. Ruszamy. Dobra, włazimy bliżej. Tarcze rozstawione. Pozycja tarczy jest korygowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Łucznicy w gotowości. Wyruszamy. Mamy to? To wchodzimy na wieżę. Aj. Ty
Nie, jeszcze na... Który nas mógł to podpalić? Strzały gotowe. What the fuck? Karbować strzał. Jakim cudem? Rozwalcie to wreszcie. Odszukać cel. Tyk, najpierw. Okej, tego. I chyba mamy spokój. Świetnie. Dobra. Nice. Kurde, ale się dałem nabrać, no. Który to jeszcze wali? Ty! Mamy tu jeszcze jakiegoś. Ty gnoju, ty. Ja ci dam. Jakieś polecenia? Okej. Świetnie. Nice. Zagraj, nagraj. Cyk, myk, pyk. Zapisywanie. No i to mi się podoba. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Tarcza przygotowana. Czekamy na rozkazy. Tak, wyruszamy. Łucznicy w gotowości. Opuszczam stanowisko na machinie oblężniczej. Nie, ty nie opuszczaj stanowisko na machinie oblężniczej, gościu. Wszyscy macie być na machinach oblężniczych. A propos machin oblężniczych, właśnie. Cyk. Przygotowana do oblężenia. Czy my chcemy wieżę, która będzie przygotowana do oblężenia? My chcemy was. Przygotowana do miotania. I wjeżdżajcie mi tutaj, koledzy. Świetnie. Czekamy na rozkazy. W sumie to wszystkich mogę tam zaciągnąć. Czekamy na rozkazy, sir. Żyję, aby ci służyć. Mhm. Naprzód! Cyk. Ależ ciężka ta zbroja. I let's go. Teraz w zasadzie możemy ich, można powiedzieć, zalać. Jakieś polecenia? Karbować strzały. Nie mówcie, że go nie dociągniecie, no. Można zalać ich jednostkami, ale oczywiście to jest też masa smolnych rowów, więc na to warto zwrócić uwagę. W zasadzie teraz, jakbyśmy tylko się przedostali przez ich bramy, to można byłoby wysłać tam jakiegoś bejta tymi końmi, nie? Tymi konnymi. Odszukać cel. Zbejtować oczywiście podpalenie. Celować spokojnie. A później wjechać, jak już nie będzie żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o smolne rowy. Tak właśnie. O kurde, patrzcie, ile tutaj zebrali tych. Zasiek, czy tam jakiś inny. A ty gdzie tu stoisz, że to w ogóle nie jestem w stanie cię dojechać? Kolego. Podejdźmy tutaj. To rozwalmy. Żebyśmy mieli tutaj taką w miarę przejrzystość. Okej. Okay. Cofka. No i teraz tak, pytanie. Czy rozwalamy to, co mamy, czy wchodzimy... Może wejdziemy, kurde, na ten... Na górę, co? Spróbujmy wejść na górę. Czyli... Podstawmy to. Mhm. I do tego oczywiście będziemy mieli... chyba z dwóch czy trzech wychodzi z tej wieży. Kto tam strzela? Trzech. Przygotowaliśmy narzędzia. No, czterech aż. Wow! No to jak czterech, no to cyk. Nie można tutaj tego zbudować. No gościu, nie można no. Tutaj tego zbudować. Serio? No co za łajza. Raz, buduję sprzęt, dwa. Oblężniczy. I ostatnia piątka, nie słuchajcie. Cyk. Daj nam zadanie. Zajmuję stanowisko na machinie oblężniczej. Tarcza przygotowana. I was tak? Wszystkich na jedyneczkę. No i co? I wchodzimy na górę? Chyba wchodzimy na górę, żeby ich ostrzelać stamtąd. Zapisywanie. Złaście na bąble. I na prawą stronę, co? O! Co? Macie zasięg? O kurde. Na górę. Już tam zmierza. Tarcza przygotowana. Opuszczam stanowisko na machinie. Nie opuszczaj mi stanowiska na machinie oblężniczej, bo się zdenerwuję. Jakieś polecenia. Strzały gotowe. Podobno łucznicy tak samo wpływają na rozwalanie tarcz jak kusznicy, w sensie siła ataku kusznika nie robi jakichś większych problemów tarczy, tak?
Tak samo robią problem łucznicy, jak i kusznicy. Jakby nie ma zwiększonego damage'a przez kuszników. Ale łucznicy, słuchajcie, mają większy speed, jeśli chodzi o atak. Więc łucznicy w zasadzie są większym problemem dla tarcz, które noszę. Idzie jeszcze tam. Odszukać cel. To jest jakaś mała wieża? Co to tam się dzieje, że oni do mnie nie strzelają w ogóle? Dobra, rozwalcie tych. Czekamy na rozkaz. Co oni jacyś tacy, kurde? Leszczykowaci. Ty, ja w zasadzie mógłbym stąd... króla mógłbym stąd wystrzelać. Odszukać cel. A jeszcze z tyłu są konni. O, proszę, proszę. Dobra, jeszcze tego wyeliminujemy. Karbować strzał. No, dawać. Żeby czasem się, żeby jakiś... jakbyśmy tak mogli, może... O, może panią młodą byśmy ogarnęli. Bo dlaczego nie? On zabił naszego ojca. To my mu zabijemy żonę. Nie sądzę, żeby jakoś był wielce do niej przy... Łucznicy w gotowości. Co wy tu robicie? Ty! Odrodziła się, ale sobie wziął szybko nową żonę. What the fuck? Dobra, jak tam to wygląda? No, obijają, ładnie. No to co? No to reszta, nie? Jesteśmy gotowi! Was i was. A co z wami? Możemy spróbować w zasadzie wywołać tych stąd. Jak oni wyjdą za... Bo zobaczcie, bo teraz ich nie widzimy, nie? Za tego ratusza, czy tam co tu jest. To może, jak tutaj sobie podejdziemy, to oni wylezą. Aha, i wyleźli. Ja o tym wiem. Jednak co jak co, ale włócznicy w stosunku do konnicy to jest jednak coś, nie? I pytanie, czy moimi 7 włócznikami będziemy mogli, będziemy w stanie dojechać króla? Celować spokojnie. Zaraz zobaczymy. Okej, jedziemy na króla. Damy radę! Damy radę! Kurde, dali radę! 4 zginęło. Nie no, dzieci nie zabijacie, co za typy w ogóle. What the fuck? Sorry. Zagłębiłeś swój miecz aż po rękojeść w piersi wilka, a potem obróciłeś ostrze. Kiedy wilk ze zdumieniem spoglądał na ranę ziejącą z jego piersi, mocnym ciosem zepchnąłeś go z murów zamkowych. O tak, cała Polska moja! Śmierć twojego ojca została pomszczona, a prawowity król powrócił na tron i wreszcie mogłeś odpocząć. Całe królestwo radowało się bez pamięci i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No cóż, jednak nie wszyscy. No i proszę bardzo, słuchajcie, to był Stronghold, to była twierdza. Twierdza HD, Stronghold HD i kampania. Tak właśnie wygląda. W czasach, jak ja byłem mały, to było niesamowicie wciągające i mam wrażenie, że niesamowicie wciągające również jest teraz, bo rzadko kiedy w jakiejś takiej strategii zrobią wciągający wątek główny czy tam kampanię, prawda? Pytaliście się o Twierdzę Krzyżowiec. Być może, zobaczymy, też o tym myślałem, zobaczymy jak tam w kwestii różnych premier, które teraz będą miały we wrześniu miejsce, ale wydaje mi się, że Twierdzę Krzyżowiec prędzej czy później będziemy ogrywać, mogę wam zateasować, więc stay tuned, jak to mówią, obserwujcie kanał codziennie o 16 nowe odcinki, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, no i mam nadzieję, że zostaniecie dłużej na kanale, serdecznie zapraszam i piąteczka, do zobaczyska, mam nadzieję jutro, trzymajcie się, na razie, pa pa.